Dobrze, nie przedłużajmy tutaj, bo wszyscy się zgromadziliśmy po to, żeby dzisiaj uroczyście zakończyć wydarzenie, jakim jest Hellevator, czyli bardzo przyjazny event dla graczy grzybiących, dla graczy niegrzybiących. Bardzo dużo, jak tutaj widzimy, możemy sobie odebrać wszystkich surowców, bo też dużo osób nie poprawiało ponownie. Surowców leci bardzo, bardzo dużo. Tu można sobie nafarmić elegancko, cyk, cyk, o, proszę bardzo. Tu nie odnaleziono gildii. Wszystko działa tak, jak działać powinno. I dzisiaj sobie zrobimy taki ostateczny docisk na wszystkich kontach. Dlatego, że... No mówię, zostały 2 godziny. Będę chciał to zrobić na początku, bo nieraz te punkciki dodaję z lekkim opóźnieniem. Ale wszędzie tutaj sobie... poklikamy, dociśniemy naszego maksa na każdym koncie, zobaczymy ogólnie, jak to wyjdzie. Oczywiście na początku zrobimy sobie analizę, jak tutaj się prezentuje topka na wszystkich serwerach, na których gram, czy gdzieś jest close, czy gdzieś już jest sytuacja przesądzona i tak dalej. Witam Cię, Brisinger. No i co, zacznijmy może od EU1. EU1 w tym momencie wygląda tak. Co prawda było tutaj przez moment close. Tutaj nawet byliśmy dość długo na 4. pozycji. Imperium tutaj, jak widzicie, depta nam po piętach. No ale teraz już 100 tysięcy punktów. Tutaj ja jeszcze nie klikałem, no ale ja to w sumie dużo nie zmienię na tym koncie. No ale tak czy inaczej, no tu raczej pewne top 3. Raczej nic się nie zmieni. Poena top 1, Summer top 2, top 3, my, no i tutaj tak dalej, wiadomo, jak to wygląda. Zaraz sobie przejdziemy. Są oczywiście serwery ciekawsze, są oczywiście serwery mniej ciekawe. Serwerem, no chyba mniej ciekawym jest W50, jak dobrze pamiętam. Dlatego, że tak, no na W50 mówiłem wam w którymś tam z odcinków, sianko Leszku, że niestety sporo osób od nas takich topowych pouciekało. Mamy tutaj Pikachu, który postanowił zmienić gildię, Sombeya, który nam też bardzo mocno, jak jeszcze był stary Berek, kierował ten event. No i ostatnio byliśmy top 1, teraz raczej top 2, aczkolwiek zobaczcie, że tutaj jest o wiele bardziej close niż na EU1, między top 2 a top 3, więc tutaj jeszcze oczywiście poklikamy, żeby przypieczętować tą drugą pozycję. W ogóle zobaczcie, to też właśnie ktoś pisał, widziałem na czacie, jak dziwnie te awatary wyglądają bez tego tła. To jest, kurwa, aż takie nie ten. No dziwne po prostu, dziwne szczerze mówiąc. Dlatego, że się człowiek nie przyzwyczaił, jednak to tło jest takie, no non-stop jest, nie? Więc się człowiek przyzwyczaja, a teraz zniknęło parę godzin temu z tego, co widziałem. No i tak, kurczę, dziwnie, tak pusto te profile wyglądają teraz. Dobra, lecimy dalej, W55. I W55 niestety jest dużym zaskoczeniem. Witam Cię, Punisher. W55 jest dużym zaskoczeniem, gdyż wszystko wskazuje na to, że dostaniemy tutaj w pizdę, mówiąc kolokwialnie. Dlatego, że... no co? Escapade Conmigo, z tego co wiem, to jest gildia głównie polska. No i jak widzicie... Wyjebali nas i raczej będzie ciężko ich nadgonić. 75 tysięcy punktów, 76 w sumie. No tutaj już ludzie podociskali, chociaż nie wszyscy z tego co widzę. No ale nie wiem, no tutaj walka będzie na pewno close. Jest to ogólnie dziwne. Robią podmianki z Global Terror, a nie wiem, powiem tak, podmiankami to się jakoś bardzo nie interesowałem. No ale mówię, no my tutaj mamy średni o wiele wyższy, 426, gdzie oni mają 420. Mamy też o wiele większą przewagę w rankingu między top 1 a top 2. No a tu widzimy, że niestety z Hellevatorkiem nie poszło za dobrze. Dół tu wam mogę pokazać, no ale dół jest taki, no nie ma nikogo, kto jakoś bardzo odstaje. Więc no tu jestem niestety zasmucony, no. Srebrne tło do złotego orka. To tak średnio, bym powiedział. Tak, opłaca się Queraxon. Ogólnie jeszcze powiem, chociaż to wleci na YouTube'a pewnie jutro, że czas na odebranie legendarnego gema i tam ogólnie nagród, to zobaczycie o 20:00. To jest tydzień, pełen tydzień, więc jak komuś się jeszcze buduje kopalnia, jak ktoś wie, że tam tej kopalni trochę pociśnie, może nie wiem, jeszcze rycerze podbiją się w gildii albo cokolwiek innego, to warto z tym gemikiem poczekać, bo to się nie liczy w momencie jakby skończenia Hellevatora, tylko w momencie odebrania nagrody. Albo level, dokładnie tak jak ABCD napisał. Więc w niektórych sytuacjach warto poczekać, no nie? Także no, to też warto dodać. No, więc W55 tak. No tu mamy W58. Serwer, tak jak już wielokrotnie mówiłem, martwy. Więc
No, tu raczej top 1, bez żadnego problemu. Ale jeszcze oczywiście też dociśniemy. W60 mamy, tak jak zresztą mówiłem też w którymś odcinku z W60, nową gildię Atrium of Fame, głównie polską, chociaż troszkę zagranicznych osób też tutaj jest. No jak widzimy, Atrium of Fame, wszystko wskazuje na to, że również top 1. Chociaż no 100 tysięcy punktów w te niecałe 2 godziny raczej nie nadrobią. Jak tutaj nie będzie jakiegoś fikołka, nikt od nas nie ucieknie. Chociaż no musiałyby uciec dwie osoby, żeby coś się zadziało. No to raczej powinno być top 1. No i S40. Wisienka na torcie. Ostatnie, co chciałbym wam tutaj pokazać. U mnie brąz mimo gildii top 1 na serwerze. Siemanko Faust. No właśnie to jest to, o czym mówię. No my na tym W55 też niby jesteśmy top 1 jako gildia. W walkach też raczej wygrywamy. No ale niestety, tutaj jakaś aktywność musiała zawieść. W sumie nie wiem dokładnie, co tu zawiodło. No coś żeśmy odjebali. No i jest jak jest. Dobrze, tak jak mówię, przejdźmy do wisienki na torcie, gdyż jest tutaj standardowo, jak to na polskim serwerze, dość ciekawa historia, którą nie omieszkam omówić, Mamy tutaj top 1, mamy tutaj, no tak 60, dobrze liczę? Nie, źle liczę. 50, przepraszam, nie jestem dobry z matematyki. Mamy tutaj 50 tysięcy punktów przewagi nad naszymi kolegami z gildii na drugiej pozycji. The Last Dance, tak zwany. Ostatni taniec. No i sytuacja jest tutaj o tyle ciekawa, że widziałem opisy. Już widziałem opisy, nawet się jeszcze event nie skończył. Ale tutaj już jest napisane, że podmianki lecą u nas. No standardowo muszę odpowiedzieć, no bo bym nie wytrzymał. Nie byłbym sobą, jakbym nie odpowiedział. Więc tak, zacznijmy od tego, że jak zjedziemy sobie tutaj ładnie w dół elevatorka, to mamy kolegę PRQQ, którego celowo nie podmieniamy. Jak widzimy, ma tutaj 0 żetonów. Żeby zaprezentować, że można, nawet bez jednej osoby, można wygrać, nie trzeba żadnych podmianek robić. Więc PRQQ sobie tutaj siedzi od samego początku. 0 żetoników, elegancko. Moglibyśmy go podmienić oczywiście. Moglibyśmy to zrobić, ale niech sobie będzie, tak? Niech sobie będzie. Nie jest nam to potrzebne, żeby wygrać, jak widzimy. Natomiast tak, jeszcze mam tutaj jedno zażalenie do jednego gracza. Mamy tutaj Kim Tomasa. Kim Tomas, jak wiemy, samotnik od tyłu. Duży projekt na S40, gdyż jest to osoba, która gra solo, sam w gildii. Nie potrzebuje nikogo. No i tutaj ma napisane w opisie: nie zapraszajcie, nie kuście, nigdzie się nie wybieram, ani nikogo nie zapraszam. Powinna zostać tutaj dodana gwiazdka do tego opisu, gdyż nigdzie się nie wybieram powinno być z gwiazdką, no bo wyjątkiem jest elevator, bo jak już przychodzi elevator, no to jednak się wybieram, nie? Wybieram się do gildii The Last Dance. Swoją drogą, jak gildia The Last Dance dostała pewne wzmocnienia w postaci Kim Tomasa, no to zaatakowali nas bodajże 4-krotnie albo 5-krotnie, nie wiem. Wiem, że jedną walkę wygrali, 3 albo 4 przegrali. No ale powiedzmy, że była jakaś tam, no jakaś nadzieja. No ale jak widzimy, jest jak jest. Także no tutaj wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny tą edycję Elevatora zakończymy ze złotym tłem. Ale jeszcze nie mówmy hop, mamy te 1,5 godzinki ponad. No ale tak to się prezentuje, ogólnie, tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o 2 godzinki przed końcem. Napisałem sobie scenariusz jak coś, to wszystko było na drugim monitorze napisane, a ja tak naprawdę tylko czytałem. No, także tak to wszystko się prezentuje, myślę, że teraz możemy lecieć i dociskać elevatorek. Jak tam ogólnie wam weekendzik minął, widzowie? Jestem giga ciekaw, jak to wygląda. Ja tak jak mówię, niestety na uczelni siedziałem 2 dni, więc tak średnio bym powiedział, ale mogę się wam pochwalić, że kolejny przedmiot zaliczony dzisiaj. W ogóle dzisiaj jestem od 6 na nogach, więc może być widać po mnie, że jestem lekko przyjebany, ale to nic. W każdym razie jeszcze 2 zaliczonka, potem obrona w lipcu i koniec. Bailando. Więc już się nie mogę doczekać. Wszystko idzie w dobrym kierunku, można by powiedzieć.
Dziękuję, daj na losy. Szybko minął, w pracy byłem szósty dzień, a bez kitu, Milik, bo ty mówiłeś, że ty tam coś planujesz dociskać bardziej w pracy teraz. Trzeba było szybko kimę na wykładzie zrobić. Właśnie nie miałem dzisiaj czasu na Monster, dlatego że miałem w sumie dwa zaliczenia, w sensie miałem, no powiedzmy, dwa wykłady i dwa zaliczenia. Także nie było za bardzo jak, ale chociaż szybciej do domu wróciłem. Ja wczoraj robota i dziś sobie chilluję na kompiku. Właśnie to jest taki, na którym my tu jesteśmy, 181. Może jeszcze pokupujemy jakieś te. Właśnie to jest problem smyku takich vape shopów i tak dalej, że to zazwyczaj w soboty też jest otwarte, no nie? I niestety, jak ci wypadnie zmiana, to też trzeba iść. Dobra, możemy zacząć trochę kupować, tak jak mówię, żeby tu bardziej docisnąć. Chociaż oczywiście na takich serwerach, na których i tak już się za wiele nie zmieni, to nie będziemy jakoś giga mocno dociskać, ale po prostu, żeby jeszcze tam jakieś nagrody dostać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jesteśmy na naszym maksie, 183. Ciekawe, czy dalej tutaj nam się uda, no ale my jesteśmy paladynem, no niestety. Niestety, co mogę powiedzieć? O, dobra, jeszcze siadło. Teraz mamy jakiegoś magusia. No powiem wam, że emocje niesamowite. S39 czwarte miejsce, W10 drugie miejsce, a EU2 to drugie miejsce. Może Next Elevator uda się to pierwsze miejsce wbić. Znaczy powiem tak, ja już to wielokrotnie powtarzałem, no ale pierwsze, drugie i trzecie miejsce tak naprawdę się niczym nie różnią, nie? Jedyna różnica to jest ten kolor tła. Ktoś może na to zwracać uwagę. No ja zwracam, bo wiadomo, złote tło wygląda ładnie, srebrne gorzej, no a brązowe wygląda jak sraka, bo to nie ma co ukrywać. Ale tak obiektywnie rzecz biorąc, to jest ten sam case co ze złotą ramką, nie? Kurwa, ominąłem piwkę. Niby spoko wygląda, ale jak jej nie masz, to nic się nie dzieje, no nie? Weekendzik super zleciał. Wczoraj i dziś na rodzinnych ogródkach działkowych. Wczoraj nawet były zabawy dla dzieci. Malowanie buzi, dmuchanie zamki, popcorn, wata cukrowa, rozdawanie batonów. Pan, który śpiewał kultowe piosenki. O, to... A czy tym panem był Popek może? Bo widziałem, że Popek tam na jakimś dniu dziecka występował ze swoimi letnimi hitami. To może to ten pan śpiewał. Tam widziałem w ogóle, że Kacper Błoński też był ze swoim hitem Eluwina na jakimś... Jakiś no-name z gównianym głosem? A, okej, okej. Widziałem, że był, mówię, Błoński też ze swoim hitem Eluwina na jakimś tam Dniu Dziecka w jakimś mieście. Można, można, jak najbardziej. Demians, oczywiście dziękuję ci za te 8 miesięcy, żebyśmy tutaj mieli jasność. Nie poczuł się opluty ani nic takiego. Tu reakcja była bardziej pod mema. Ale dzięki, dzięki pięknie. 8 miesiąc, no way, jeszcze miesiąc i będziemy mieli Bobasa. Ja pierdolę. Bobasa z takim gigaczadem. Demians mi ostatnio wysłał po streamku nagranie. Jak na kurwia na jakichś barierkach. I... Sianko, honiu. I powiem wam szczerze, że Demians to jest jakiś gigaczad. Normalnie chłop na rękach i samego siebie podniósł. Tak o. Pierdolę. Pode mną to by się te barierki złamały. Już nie mówiąc o tym, żebym się nawet nie utrzymał na rękach. Także giga siłacz. Giga siłacz. Nie ma co mówić. Także dziecko będzie miało dobre gemy. Boże, kurwa, gemy. Geny. Ja pierdolę. Powiem wam, tego shakesa to już za dużo. Ostatnio chciałem napisać, że... że jest duchota. Duchota gdzieś tam na dworzu, a napisałem na Discordzie, że mamy duchotę w gildii. Kurwa, za dużo jest już tej gierki, przysięgam. Już mi się pierdoli w głowie. No ale co zrobić, no. Mózg przesiągnięty shakesem. Dobra, coś tu jeszcze machniemy. Co to są w ogóle obraz? Odporność na błyskawice, my mamy zimno. No w sumie na tym koncie to my nie mamy za bardzo jak runkami wachlować. Ale te runki są ok pod tego. Ładnie się bawisz, piękna sprawa. Nie no, już za dużo po prostu. Tego shakesa. No ale co zrobić? Oczywiście, że na tym czadzie są same... Czadzie. Na tym czacie są same gigaczady no monster. To jest prawda. Ale są większe i są mniejsze. Rozumiesz jak to jest.
Dobra, teraz kolej... My mamy tu 194, ja chciałem do 200 dobić. No ale chyba mija się to z celem, tak szczerze. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, dobra, jeszcze siadło jednak. Teraz mamy zwiada, ten zwiad w sumie też powinien siąść. Może się uda na to 200 plus skoczyć, byłoby miło na pewno. Nic to nie zmieni, ale... Ale no mówię, jakieś tam dodatkowe jedzonka, jakieś dodatkowe nagrody, warto to jeszcze docisnąć. SF Toolsa odpal? Mógłbym, ale to bym musiał sprawdzać co chwilę, wiesz? A nie chcę, nie chcę. Chcę tu po prostu poklikać ile siądzie i tyle. Nie planuję na razie skragi, ale może coś tam się uda. No ciągle mam z tyłu głowy te Katowice z Milikiem, nie? Ale no to zobaczymy. Czy to w ogóle aktualne i czy coś z tego będzie. Ale to jest może jakiś pomysł. Na razie powiem tak, nie czuję smaku wakacji. Smak wakacji poczuję dopiero w połowie lipca, jak zdam obronę na studiach. Ale no, to jeszcze miesiąc ponad. Wtedy już tak, takie wakacje poczuję. Mocarne. Nie działa na SF Toolsie teraz? A czemu nie działa? W sensie jak Elevator startował, to to faktycznie nie działało, bo nawet na streamku sprawdzaliśmy. Ale potem z tego co wiem, to autor już to naprawił, już powinno być ok. A nawet tam tytuł filmu zmieniłem, że już działa jednak. Nie wiedziałem, myślałem, że działa. Dobra, tu mamy zimno, ja tu nie mam innych runek 60. No tu mam niby 58, ale nie ma co zmieniać. Niech będzie, czyli kończymy na 196 i to jest nasz max, tu jeszcze możemy odebrać, lecimy dalej. Teraz Maguś. Na Magusiu tutaj, no myślę, że jakoś mocniej polecimy. Dobrze, tutaj w ogóle Halo to też jest coś chorego, jak dla mnie. 105, prawie 106 tysięcy punktów nabił i jeszcze nawet nie jest na swoim maksie. On tu chyba ciągle musi na ciastkach lecieć, ja tak robię na S40. No ale mówię. Ale no chłop chory. Chłop chory, bardzo tu się starał kierować. No ale niestety no, jedna osoba tego eventu nie wykeruje. Tu nie ma co się oszukiwać. Ale dobra, dobijmy teraz my, ile możemy. Zobaczymy jak nam to pójdzie. No mówię, rekord był 302, to chyba było na starcie, jak startował Elevator. Może nawet więcej coś wykręcimy, zobaczymy. Cianko Wroneczka, witam, witam. Tak, tak, zakończenie Elevatorka dzisiaj, głównie. A, to Jupik jest, sorry, sorry, to witam cię Jupik. Kurwa, myli mnie ten twój nickname. Nie możesz sobie Jupik założyć konta swojego po prostu? I nazwać się Jupik? Wtedy bym cię nie mylił. Jadę z rodzicami nad morze w sierpniu. O, no i zajebiście. Ja tam lubiłem nad morze jeździć. Spoko było. Myślisz, że jakim cudem top 3 w gildii zrobiłem? Black Wolf, no masz ponad 400 level. Tam w ogóle w tej gildii to chyba jesteś top 2, nie licząc Koksa. To chyba nic dziwnego, nie? Chociaż nie wiem. A właśnie, siemanko Dawid. Ktoś mi pisał komentarz pod dzisiejszym filmem, że zobaczył gildię Karczma Neutrala na S1 polskim i się pytał, czy jestem jej założycielem, bo chciałby dołączyć. Ale mu powiedziałem, że nie jestem założycielem, żeby pisał do tam liderów i oficerów. Także może, on tam pisał chyba, że ma setny level i gra zabójcą. Także może ktoś tam wam wiecie, dołączy. Jakbyście mieli jakieś braki. Jak Black Wolf bił 400 level? No grał od 2010 roku aż do teraz i w końcu siadło, nie? Raz tygodniowo, dwa razy tygodniowo, no ale uzbierało się, uzbierało. I siadło, 400. Wszystko w swoim tempie. Dobra, 293, lecimy dalej, tym razem na boostach. Zobaczymy jak to siądzie. Doszedł jakiś typek z setnym levelem? A, no to pewnie on, to pewnie to on. Davalon jest tak kancelowany przez graczy przez to, że stracił współpracę, czy wcześniej już był nielubiany? Wcześniej już był nielubiany. W sensie, Davalon miał takie jednocześnie duże community swoje, które go lubiło i zawsze tam ogarniał jakieś ekipy na starty serwerów i tak dalej, ale jednocześnie też sporo osób go nie lubiło przez to, że tam jakieś krzywe akcje robił, no. Davalona nawet polskie community nie za bardzo lubiło. Przez to, że na przykład
dzwonił na streamie do jakiegoś ziomka, żeby ten ziomek wyszedł z gildii, żeby tylko wbili top 1 w Elevatorze, nie? Także no Davalon... Co mogę powiedzieć, no? Taki lekutko za bardzo wkręcony w Shakesa. Może w ten sposób. Ogólnie się na czatach nie udzielam, więc tutaj wyjątek. A, rozumiem, Broneczka, rozumiem, to git. Także no, Davalon miał sporo... Człowiek bezpośredni. Davalon miał sporo zwolenników, jak i przeciwników. Ale to zawsze tak jest, no. Nie każdego wszyscy będą lubić, nie? Zwłaszcza, że Davalon, no, praktycznie na każdym serwerze wbijał jakieś tam wysokie topki. Zwłaszcza przez pierwszy tam miesiąc, czy tam tydzień serwera. Więc no, też dużo osób zazdrościło, no nie? Ty też masz dużo przeciwników i zwolenników. Zgodzę się z tym. Mnie sporo osób lubi, ale też mnie dużo osób nie lubi. No ale co zrobię? Takie życie, nie? Dobra. Pobiliśmy w ogóle rekord. Mamy 305. Halo wbił 310, mając bardzo podobne statystyki do nas. A część nienawidzi? To w sumie też prawda. Zdarzało się. Mamy więcej inteligencji, ale mamy mniej HP. O, ale to 110 może i by siadło. Tutaj jeszcze się opłaca przeklikać. W ogóle my nie patrzymy na runki, tak zauważyłem. Tu mamy ogień na przykład, a co my mamy? My mamy zimno, dobra. Jakbyśmy patrzyli na runki, to by jeszcze lepiej to szło. Nie no, ale to jest normalne raczej. No jak ktoś jest znany, powiedzmy... w szerszym gronie, to wiadomo, że nie ma takiej osoby, którą będzie każdy lubił. I ja mam też taki charakter, że... lubię sobie zaczepić, lubię sobie, wiecie, coś tam powiedzieć takiego, co nie każdemu się spodoba. Chociaż zazwyczaj pierwszy nie zaczynam. W sumie to nigdy chyba pierwszy nie zacząłem z nikim jakiegoś beefu. Beef w Shakesie. No way. Jak już to odpowiadam. Dobra, 307, jeszcze 3. Tu mamy błyskawice, to jest git. Ej, w sumie to my go dogonimy prawie w tych punktach. On musiał po prostu częściej dociskać tak mocno. My dopiero dzisiaj. Teraz mamy odporność na zimno i to jest maguś. No i tu by można pomyśleć nad zmianą runki. Tylko najpierw sobie kupimy jakiegoś boosta. Który level zamknął windę do piekła? Nie wiem, powiem ci, nie widziałem żadnych screenów. Jak wychodził pierwszy raz... O, jakie dobre boosty w ogóle. Jak wychodził pierwszy raz Elevator, to tam się chwalili, że zamykali, ale... ale potem to już było takie normalne. Nie, nie, z lochów, Andrzej, jest stały exp. Z lochów masz stałego expa. Nie wpływają na niego eventy, ani nic takiego. Dobra, siadło nam. No i teraz, kto to jest? To jest zwiad. I teraz mamy właśnie obrażenia od ognia, czyli znowu zamianka. No ja właśnie, jak się chce tak dociskać na maksa, to idzie w chuj grzybów na te wymiany run i te wszystkie pierdoły. Więc ja na co dzień czegoś takiego nie robiłem, ale na początku Elevatora i na końcu można się poświęcić dla kontenciku. Tu w ogóle ten już ma prawie miliard HP. Ja pierdolę. Już są naprawdę potwory. Przypomnisz według ciebie, na którym levelu stopować lochy? Bogaty, wydaje mi się, że... tak między 360 a 380 jest dobry... dobry czas na zaczęcie stopowania. 360, no powiem tak, 370, uderzmy w taką średnią. 370 po środku, jak wtedy zaczniesz, to powinno być git. I do którego levela? To już jest kwestia indywidualna. Najlepiej to stopować do tego momentu, aż już ci z lochów, które masz do kliknięcia, uda się wbić 500 level. Wtedy wbijasz 500, przechodzisz na golda i jest picobello. Po co stopować lochy w ogóle? Dlatego, że exp z lochów jest stały, na każdym levelu dostajesz taki sam, a po 393 levelu... Dobra, siadło to. Dalej pójdziemy. Teraz mamy woja. Kurwa, też mocny. Ale dobra, możemy chwilę poklikać. Po 393 levelu z każdym kolejnym levelem spada ci exp ze wszystkiego. Mówię tutaj o akademii, mówię o walkach za punkty doświadczenia, skarczmy i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu, żeby nie przyspieszać tego procesu klikaniem lochów,
to je stopujesz i robisz codzienne czynności. Ale jak sobie wpiszesz na YouTubie wszystko o stopowaniu lochów, to tamto tak szerzej omówiłem. No siądzie tu coś jeszcze? Siadło, kurwa, 300... O nie, Halo też teraz klika, zobaczcie. Halo się wkurwił, że go przegoniliśmy. Dobra, tu mamy błyskawice, ja tu mam zimno. Czy jest sens jeszcze klikać? No możemy. Możemy generalnie, ale... No to nam nic nie zmieni tak na dobrą sprawę. No ale dobra, żeby wycisnąć takiego maksa, będzie to na pamiątkę, żeby zobaczyć na przykład w kolejnej edycji, czy pójdziemy dalej, czy pójdziemy nie dalej. No wiecie, o co chodzi, nie? Generalnie. O kurwa, dobra, siadło ładnie. Znowu błyskawice. Skończyły nam się ulepszonka. Spróbujemy to wziąć. Nie ma problemu, Knur. Nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, co ty pisałeś. Także nic się nie dzieje. Co to za pomysł, żeby od jakiegoś levela X spadał? Powinno dalej iść do góry. No generalnie w innych grach MMO tak to działa, ale z racji tego, że Shakes jest tak zaprojektowany, że od 393 levela na każdy kolejny poziom potrzebujesz tyle samo expa, czyli 1,5 miliarda, no to... Wiesz, musieli to jakoś zrobić, żebyś każdego levela nie wbijał tyle samo czasu, nie? Tylko żebyś wbijał coraz wolniej. Więc Shakes to zrobił w drugą stronę, aniżeli większość gier MMO. Innowacja. Od kiedy grasz w Shakesa? Od jakiegoś 2010-2011 roku. Coś koło tego. Oczywiście z przerwami, no nie? Ej kurwa, jak my tu z Halo idziemy łeb w łeb, zobaczcie. Oboje 314. Teraz mamy koło, teraz ma max ponad miliardem HP. Ja pierdolę. Obaj, tak, przepraszam. Ostatnio też mi ktoś zwracał uwagę pod filmem, że mówię, że piszę zamiast jest napisane. Idźcie w chuj. Poprawna polszczyzna. Ja jestem zbyt głupi na takie rzeczy. Dobra, pokaż mi tą walkę, jak to tu już wygląda. A, dobra. To nam się zapisała ta przegrana. Kurwa macie, ja myślałem, że to... Myślałem, że to zapiszę tą ostatnią wygraną. No nic, no to możemy jeszcze trochę poklikać. Sianko proboszcz. Standardowo czarna porzeczka mentol. A to ja gram od startu polski serwer pierwszy, czyli to był jakoś 2009 rok, ale ja to tak grałem, że nie klikałem lochów, tylko na przykład wszedłem zagrać arenkę i zrobić questa. Halo 3... Kurwa mać, co on tu robi? Nie no, ale nie wiem, czy on się ze mną ściga, czy o co chodzi. No ale nawet jakby tu dobił do 400, to i tak byśmy nie wygrali tego Elevatora. To nie wiem, po co on tak dociska, ale niech dociska, pewnie, że tak. Ale bez kitu, ładnie tu idzie. No Halo ogólnie mocny. Halo w ogóle już pokończył te karuzele z idolami i tak dalej. No on tu te lochy to na dupca na 0,01%, więc mocny zawodnik. A ty coś THC jeszcze pisałeś? Bo coś jeszcze mogłem opluć. A Knur, powiem ci, że sporo osób tak gra w dalszym ciągu. Powiem ci, że sporo osób to są tacy niedzielni gracze Shakesa. W sensie, że wiesz. Wejdą sobie. Klikną ze 3 misje. Potem zapomną, nie zrobią do końca. Mija dzień i tak to wygląda. Chyba nie? A, dobra, to wydawało mi się. Znaczy ja do tej pory gram na tej samej postaci na SI... O, siadło. Dobra, 315, nie dobijam już tu dalej, nie ma sensu, mija się to z celem, bo i tak w rankingu to nic nam nie da, no ale mocno odlecieliśmy tutaj z Halo to w ogóle 23 tysiące punktów, żetonów w sensie, jak dobrze liczę. My też tu sporo odlecieliśmy od top 2. W każdym razie nieźle to wyszło. Lecimy dalej, żeby tutaj zdążyć z innymi serwerami. A może teraz dla odmiany pójdziemy sobie na E40. Pójdziemy sobie tutaj na naszą wisienkę na torcie. To sobie poodbieramy. I teraz tak, na E40 moja gra wygląda tak, że od samego początku lecę tutaj na ciastkach. Od pierwszego do ostatniego. Oczywiście jak miałem tam jakiś bloków w postaci magów i tak dalej, no to sobie kupowałem jakieś inne boosty, ale generalnie same ciasteczka tutaj leciałem.
Zresztą na otwarciu Elevatora to widzieliście. No i co? Też tutaj sporo punktów nadrobiłem, co zaraz zobaczycie. Tutaj widzę, że Falki w ogóle ładnie też docisnął. 2,67 max, to on zrobił tylko jeden więcej niż my. No ale dzisiaj spróbujemy to jeszcze docisnąć. Spróbujemy śrubować ten wynik, tak jak na innych postaciach. Żałosny jak na 14 lat gry, więc wolę nie mówić? No czemu? Powiedz. Dużo osób jest takich, że grało na jakiejś postaci za mało lata, potem mieli kilka lat przerwy i potem wracali i te levele nie są jakieś giga wysokie. Ale no 14 lat, to wydaje mi się, że... Oj, dobra. A, i tu mamy tego maga, ja na niego muszę wziąć boosta, żeby go pokonać. Potem chyba kolejny to też jest mag, tak? Tak, dokładnie. Tego jeszcze z boostem i od teraz do 268 chyba mogę na ciachach i lecieć, jak dobrze pamiętam. Tak? Tak, dokładnie, dobra. Już, kurwa, cały schemat jest opracowany przez te 10 dni Elevatora. W 2009 miałem 22 lata. O kurwa. No chyba... No, w lochach też bym powiedział, tak jak THC napisał, że w lochach jest raczej Bard lepszy. No a w PvP, no to... To jest czysta moja opinia, bo nie widziałem żadnych tam wyliczeń, nic takiego. Ale w PvP przez to, że mag nie jest tak podatny na RNG jak Bard, żeby mu tam siadły dobre nuty i tak dalej, no to bym powiedział, że w PvP właśnie maguś. Ale w lochach raczej Bard, no. A nie, sorry, popierdoliłem. Jestem rocznik 80, więc miałem 29 lat. No ale to wiek nie ma znaczenia do tego, jaki masz level postaci, no co? Przecież co to ma do rzeczy? Oj, tutaj już nam się ciacha skończyły. Dobra, lecimy dalej. Chłop co 43 lata My Shakesa ogląda. No jest to niesłychane. Powiem ci więcej, jeden, nie będę tutaj mówił niku, ale jedna z osób, sianko kuskus, jedna z osób, która ogląda regularnie streamy, jest praktycznie co stream, ma ponad 50. I to jest legit info. I co ty na to, Skragi? Trzymaj się, Andrzej, trzymaj się. W sensie, dla mnie to też jest trochę dziwne. Tak się aż czuję nieswojo, że ktoś w tym wieku mnie ogląda i to jeszcze regularnie. Ale no co? Dużo takich starszych osób gra w Shakesa, jakby nie patrzeć. Udało się... O, siemano Jupiczek, siemano. No, teraz będę wiedział, kto ze mną rozmawia. Git, git. Sianko Municzku, witam cię. Pewnie Mike? Nie, nie, to nie Mike. Mike nie ma 50, Mike ma coś koło 30 chyba. Dobrze, i teraz mamy Magusia. Ten Maguś jest ciężki, ja już go tutaj nie mogłem przeklikać. Tutaj jakbyśmy sobie zamienili błyskawice na przykład jakieś zimno, żeby było ok. No, już w tym momencie mamy troszkę nadwyżki punktów, no ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał wycisnąć. Weźmiemy sobie, no dobra, na razie browary. Spróbujmy. Jak to niesie... No teraz już nie mogę lecieć na ciastkach, teraz już na pewno muszę jakieś boosty kupować. Ale no powinno to jeszcze siąść. O, dobra, idealnie. Teraz mamy kolejnego maga. On ma znowu ogień. Kurwa, tu jeszcze wymieniać te... te dwie runki. To jest kaplica. No ale... Skragi, to ja ci zadałem pytanie. Co jest w tym złego? Że ktoś ma tyle lat i ogląda Shakesa. Wytłumacz mi. Sianko Farenix, witam. Siano Wolter, witam. Witam również. Ja na przykład jestem 3 lata młodszy. Narkucja, ale od kogo? Bo teraz to już się pogubiłem. Od Kwika? Czyli jesteś rok młodszy ode mnie, jeżeli moja matematyka nie zawodzi. Dobra, to jeszcze siadło. Mamy teraz z rękę. Znowu ogień, tak? Tak, dobra, czyli to jeszcze możemy kliknąć. Z automatu chciałem ciastka kupować.
Nie no, na Twitchu jest ogólnie sporo takich starszych osób. Ty, jeszcze idziemy, ty, może 100 koła punktów tu dobijemy, chociaż to będzie ciężkie, ale... Ale kto wie? Teraz mamy co? Zimno i kto to jest? To jest Void. To nawet nie musimy... Runki to my musimy zamieniać na magów. O, na przykład. Ogień, czyli mamy gidruny. Więc no, mówię, dużo, dużo jest osób, które na Twitchu są po prostu starsze. Na YouTubie jest więcej, wydaje mi się, takich młodszych. No dobra, Knur, ale w dalszym ciągu nie napisałeś, który masz level. Dawaj, dawaj, wariacie, bo jestem giga ciekawy, jak to u ciebie wygląda. Bez kitu, widzę, że nie tylko ja. No proszę cię, ubij jeszcze tego maga. W sumie to... Nie wiem, czy na magów to by lepsze kryty... O, właśnie. No jak złoty kryt nie pomoże, to chyba już nic nie pomoże, żeby dalej to popchnąć. Wolter, pewnie, że mogę. Aczkolwiek obawiam się, że taka sugestia zostanie bardzo szybko odrzucona. Ale wszystko mogę. Pytanie, czy to zostanie wprowadzone. Ja już sporo sugestii dawałem ze swojej strony. Takich, myślę, że dość racjonalnych i uzasadnionych. Na razie nie wyszło z nich nic. Może coś się zmieni w tym temacie kiedyś. Chociaż ostatnio dałem sugestię o poprawie tego opisu osiągnięcia, o czym gadaliśmy na streamie. Żeby po polsku było decydującym ciosem. I może to będzie pierwsza sugestia ode mnie, która wejdzie do gry. Zobaczymy. Na pewno się pochwalę. Jak będziemy robić omówienie aktualizacji i to wejdzie. Sorry, 3 lat od Knura. A! Pomogę wam w liczeniu, we wrześniu 40. No, i gitara. Chociaż mówię, ja osobiście się czuję dość nieswojo. Dlatego, że... Po prostu wydaje mi się, że ja też niektóre rzeczy mówię, których takie starsze osoby mogą nie zrozumieć. Ale jest to bardzo miłe, jak ktoś tu zagląda. Zresztą ta osoba, o której mówiłem, starsza, w ogóle chyba jej dzisiaj nie ma. No nie ma jej. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że o niej wspominam. Zresztą nie mówię wam kto nawet. Ale no rozumiecie. Trochę już zaczęła czuć ten klimat Twitchowy. Trochę się tutaj zadomowiła. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale... Ale no... Zobaczymy. Kurde, no już chyba nie zrobimy tego dalej. No runy mamy dobre, bo ten jest pod ogień. Mamy złote kryty. No możemy jeszcze na złotych piwach ewentualnie spróbować. Ale jak nie siądzie, to... To jebać. To jest chyba nasz max na ten moment. Trochę się tu podpaliłem, no myślałem, że więcej zrobimy, no ale jest jak jest. Ale to jak będzie i potwierdzi, że można, to wtedy wam powiem. O! O kurwa! Ty, dobra, na złotych piwkach nam siadło, co jest? Teraz mamy tak, co tu jest? Tutaj jest zimno. To zamienimy, chociaż czekajcie, bo to jest wojownik. O, no właśnie, tak myślałem. Ja pierdolę i następny mak. Błyskawice zamienić na ogień. Trzymaj się, bogaty, trzymaj się. Znowu musimy złotych piwek raczej poszukać. Skoro na złotych piwkach nam siadło, to i może teraz siądzie. Wygląda na to, że piwka bardziej useful. Nie, nie, on się akurat udziela. Słabo ci poszła ta edycja, smyku? A ile ty tutaj masz? O, jesteś. Nie no, w top 10 jesteś, Gildi. To jak słabo. Gitara. Boże, teraz szukać tych... Nie, chyba...
No jeszcze tego spróbujemy kliknąć, ale... Jak już będzie kolejny mag, to już chyba nie ma co. Bo tu idzie w chuj grzybów na to szukanie, na te zamiany runek, a jakoś giga dużo nam to nie daje. Miłego dnia, idę poczytać forum wędkarskie. O, proszę bardzo. To zajęcie adekwatne do osób w twoim wieku. Trzymaj się, Knur, trzymaj się. Miłej lektury, wariacie. Przepraszam, nie wariacie. Jak się mówi do osób w takim wieku? Ziomalu. O, to chyba tak, teraz się mówi, w sensie teraz. Tak się chyba kiedyś mówiło. Proszę pana? Nie, no tak per pan to... Chyba nie, no już nie przesadzajmy. W końcu siedzi na tym streamie. Dziadku? Oj, tam od razu dziadku. Chcielibyście być tacy nowocześni w wieku Knura. Tu jakiś Twitchek sobie wejść, popisać na czacie i tak dalej. Ty, ale Knur w ogóle pisał, że ostatnio był najebany i miał jakieś odklejki. A, pisał, że chujowy ten awatar. No to faktycznie był najebany. Bez kitu. Strolował z tym wiekiem? A może i... Chuj wie. Mniejsza z tym. Dobra, siądziesz czy nie siądziesz? Jeszcze tu sprawdzę runki. No runki są git. 100 prób na niego. 100 prób na niego. Jak nie siądzie, to lecimy dalej. Dociślim, co mielim docisnąć. Zrelował po prostu. Nie no, ale dzisiaj przeprosił, więc mu wybaczam. Ale kurwa, 40-latek, który pisze głupoty na Twitchacie, jak się najebie? Brzmi to... trochę niespotykanie. Ale kto wie. Zazwyczaj jak się 40-latki napierdolą, to piszą głupoty na Facebooku. W obecnych czasach. Facebook to się w ogóle zrobił taki... Brzmi to realnie. Facebook się zrobił taką, kurwa, wylęgarnią boomerów. O jest. Ciężko się to czyta obecnie. Teraz już w ogóle wszyscy młodzi na Twittera przeszli. A ci starsi zostali na Facebooku. I powiem wam, że nieraz jak się to czyta, to jest dramat. Dobra, siadło nam jeszcze. Ja pierdolę. Co tu się wyczynia? Zręczność. To on powinien nam siąść jeszcze. Kolejny zwiat siądzie. Kolejny zwiat również siądzie. Pyk. No i kolejny maguś. Dobra, na tym zakończymy. 280. Ładny wynik, okrągły. Taki jak lubię. 97 koła punktów. Prawie do stówki dobiliśmy. W kolejnej edycji myślę, że już na luzaku do stówki dobijemy, jak tu jeszcze te lożki klikniemy. Lecimy teraz dalej. To mamy kliknięte, to mamy i to mamy. Dobra, jeszcze nam 3 konta zostały, a już godzinę tu siedzimy. Ja pierdolę. W60. A w sumie możemy W60 kliknąć, no. Bo tu mówię, nieraz się te punkty z opóźnieniem. Tu mogę w ogóle zrobić reset. Ten kalendarz odebrać od razu. Bo te punkty się nieraz z opóźnieniem dodają, więc... Na wszelki wypadek klikniemy. Zaraz konferencja Prime MMA. Cios versus młody Magical. To będą dymy. No. Ciężko się z tym nie zgodzić, wariacie. Takie dymy, że to chuj. Młody Magical jest stary? No stary to ten, co został... Albo nie powiem, kim został, bo chyba nie mogę. Stary to ten, co go dziewczyna zostawiła, a młody to ten, co... Kiedyś się z niego śmiali w szkole, ale teraz przyjebał i już się go boją w szkole. To tak... Taki skrót. Dobra, 205 to jest nasz max. Ty, w ogóle my na tym 205 to mamy maga. Ja nie wiem, czy ja go kliknę. Odporność na ogień. My tu mamy ogień, mamy jakieś inne runki. No właśnie, ja tu nie mam innych runek mag... A nie, mam. O kurwa. Ty, tego to ja nie widziałem. Dobra, są błyskawice. Jakbyśmy jeszcze zakupili jakiegoś boosta bożego. O kurwa, co ja powiedziałem.
Trzymaj się, Honiu, miłego wieczorku. Powiedziałem jak, kurwa, typowy widz Konona. Przepraszam wszystkich urażonych. A jak zmieniasz wygląd, to się nie zmieni runa. Nie, nie, tak to nie działa, Jupiczek. Do zmiany runy masz opcję zamień runy, a do zmiany wyglądu masz opcję zmiany wyglądu. Dobra, tamten nam siadł, teraz mamy Intę znowu, tylko znowu błyskawice, no właśnie, i teraz tak kurwa wymieniaj co chwilę. Ogień, cyk. Wczoraj walczył Pudzianowski ze Szpilką, powiem tak, nie oglądałem tego KSW, ale widziałem jakieś skróty na Twitterze właśnie, swoją drogą, jakieś skróty walki i tak dalej, i widziałem, że w chuj osób propsowało to. Widziałem, że ogólnie podobno każda walka była zajebista i no fajne dymy były, tak w skrócie. Więc no, jak oglądałem skróty tych walk, to zajebiste show. Tak, widziałem właśnie jak tam Mamet skończył, co go porównywali do Ferrariego, że mało brakło i by sfaulował. Widziałem tą walkę właśnie, w sensie walkę, no ten skrót jak tam Szpilka skończył Pudziana. No, no, dobre show było. Ale ja już niestety słodko spałem jak to wszystko się działo. Sadek. Twoje ulubione eventy w Shake'sie z tych zwykłych? Ale jak z tych zwykłych, Wolter? Chodzi ci o te, co są co tydzień w karczmie? Bo jeżeli tak, to oczywiście event Golda, event Expa, no i powiedziałbym, że pupile. Pupile są giga satysfakcjonujące, jak możesz nakarmić wszystkie żywioły 9 razy. To jest aż takie, kurwa, pobudzające. Dobra, tu nam nie siada ten Maguś. No my tu w sumie nie jesteśmy jacyś mocni, ale możemy jeszcze spróbować złote ulepszonko. Jak nam jakieś poleci sensowne. Najlepiej to sobie wklep Wesef Toolsa i zobacz, czy ci wzrosną procenty na lochy. Zamiast się tutaj głowić i zastanawiać. Ale no 40 średnich na broni maga to jest tak naprawdę kilka leveli i już tyle możesz dostać, więc to nie jest jakiś wow. Dobra, na piwka polowałem głównie, lecimy. Epickie szaleństwo? No epiki też są spoko, ale jak ktoś gra na grzybach, no to tych epików i tak ma pod dostatkiem. Jeszcze jak legendarny lock jest odpalany regularnie, to w ogóle. Także no, wiadomo, epiki, w sensie te epiki z kostek i te epiki z misji są git, jak się gra free to play. W każdym środowisku kwiczasty musisz pokonać ostatniego, żeby móc karmić na powyżej setny poziom. Czyli w każdym środowisku musisz, no po prostu zamknąć środowisko. O, dobra, siadło nam jeszcze. Teraz mamy jakiegoś zwiada, on też nam siada. Kolejny zwiad nam siada, wojownik nam siada. No way. W sumie to, żeby nie klikać tak, to chociaż jakieś buściki kupię. Lecimy, lecimy. Cyk. Do następnego maga. Następnego maga już nie kliknę. Nie, nie ma chuja. Teraz jeszcze zwiad, to on pójdzie. Pyk. Dobra. Wojownik też siądzie. Właśnie to jest to, że jak skończą się ci magowie, to naprawdę tu można fajnie popchnąć. 212 powinieneś przeskoczyć, ja na tym blok, no to przeskoczyłem właśnie. No i teraz kolejny mag, dobra. No to na tym kończymy, 214. 214... No nie ma tragedii. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Cosik tu docisnęliśmy jeszcze. Jeszcze jakąś tam przewagę zrobiliśmy. Chociaż przewaga się chyba zmniejszyła, jak patrzyliśmy na początku. Ale to jeszcze jak już się zamknie Elevator, to sprawdzimy te rankingi na spokojnie. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy wojownika. No i co? My na tym wojowniku chyba nic nie wyczarujemy. To by musieli wszyscy docisnąć do swojego. No tu Sombę jeszcze nie docisnął. Ale większość już jest na maksie. Ciężko będzie coś więcej. Ale nic, klikamy. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Nawet dla własnej satysfakcji, dla własnego wzbogacenia się w postaci jedzonek, kryształu i tak dalej.
Lecimy dalej. Nic nie zrobił właśnie? No, słuchaj. Nieraz tak jest. Nieraz się dostaje timeouty za nic. Niestety. Od tego jest ta opcja. Sianko ziomeczek, witam cię również serdecznie. Jak mi mija dzień? Dobrze, dobrze, no, tak jak mówiłem. Wróciłem sobie ze studiów, no i czekałem na tego streamka, nie? Dzisiaj miało nie być streamka w ogóle, przypominam. Ale poświęciłem się dla kochanych widzów. Pewnie, że tak. Dobra, zaraz dobijemy do swojego maksa, którego miałem do tej pory. Już to zrobiliśmy. Teraz mamy jakiegoś woja, jeszcze nam siadł. No i teraz mamy maga. Na maga to już by się przydał buścik, ale tu jeszcze powinno siąść trochę. Cyk, cyk, dokładnie. Ja tu chyba w ogóle bez boostów leciałem. Może też się przyczyniłem do tego, że mamy top 2. No ale jest jak jest. Dobra, byleby tutaj skończyć na wysokiej pozycji i nikt się nie przypierdoli. No spokojnie. Teraz kto? W ogóle co my tu mamy za runkę? Ogień, okej, muszę pamiętać. To możemy posprzedawać. I co? Dalej. Zwiada jeszcze raczej popchniemy. No to mówię, no tu blokujemy się głównie na magach. Wzrosły procenty z 2,56 na 2,89. O, no czyli się opłacało się w ta zła, no widzisz. Gitara. Teraz woj. Pierdoli, że event Lucky Coins jest najlepszy i kocha epiki z kostek. THC, no... Co ci mogę powiedzieć? Ja nie kasowałem, ja tylko mu dałem timeouta. Za punkty wykupił THC. Słuchaj, no wiesz, ludzie są różni, nie? Niektórzy są młodsi, niektórzy są starsi, niektórzy mają dość specyficzne charaktery, niektórzy mniej. Trzeba do tego przywyknąć. Ej, my tu naprawdę mogliśmy o wiele dalej dojść niż dochodziliśmy na co dzień. To jest pojebane. Błyskawice, piwka mamy. Dalej, dalej. To jest maguś, ale no dobry mamy setup pod niego. I on nam daje 3 owocki. No zawsze tak jest, jak ktoś komuś daje timeouta, to za chwilę druga osoba go broni i jest taka lawina. Ale Pilol taki cichy, niepozorny, a ty Pilol w ogóle suba nie masz. Nieźle. Zapomniałem, że ja nie czytam wiadomości, jak ktoś nie ma suba. Oj kurwa. Jaki serwer będzie miał topową grywalność? Widziałem, że ktoś pytał. Trawiasty, który następny serwer będzie miał topową grywalność EU5? Jeżeli ci chodzi o kolejne, to tak, to myślę, że EU5 będzie takim dość wyróżniającym się. No i potem EU10, no nie? Ale czy to będzie tak duża grywalność jak na jakimś EU1, W60, W50? To nie wiem. No ale tak, EU5 będzie na pewno mocne, no. Dobra, to nam jeszcze siadło, teraz mamy zwiada. Kupmy sobie to. Czy skoro za 50 zł jest ban na 24 godziny, to czy jak wyślę 100, dasz komuś na 48? Nie myślałem o tym w ten sposób. Ale jest to oczywiście kwestia do przedyskutowania, no. Takie friendly banterki, rozumiecie? Nic osobistego oczywiście. THC, a nie lepiej było dać po prostu na unbana dla siebie? Myślę, że moglibyśmy przemyśleć to. Skoro 50 zł jest równe ban na 24 godziny, no to chyba na unban tych 24 godzin też, nie? Dobra, kto to jest? Kurwa, to jest zwiad i my go tutaj nie możemy dopchnąć. Sadek. To są błyskawice, my mamy ogień, dobrze pamiętałem. Jakbyśmy jeszcze na złotym jedzonku spróbowali. O, na przykład na tym. No na zwiada siła powinna się przydać, tylko on nie może uników robić. O, no właśnie. I teraz mamy magusia, teraz mamy zimno. No jego już raczej nie zrobimy, ale spróbujmy.
Dla mnie to zajebisty deal. 50 zł więcej do giveawayów. Nie. Od razu mówię, że jeżeli ktoś nie daje donata takiego bezpośredniego na jakiś cel, czyli na przykład co niektórzy dają dwie dyszki i piszą, że na kebaba, i ja mówię, że spoko, chętnie zjem kebaba, to te donaty idą do funduszy na EU5. Bądź też na jakiś tam inny serwer, no ale teraz się zbliża EU5, więc to, co wysyłacie w donatach i co wysłaliście wcześniej, no głównie tutaj THC, to idzie na rozgrywkę na EU5, na content. Także myślę, że to też warto powiedzieć, no bo jednak wiecie, to wy wysyłacie. Dobra, tu mamy zimną. Kto to jest? To jest Woj. Jakby znowu złote na siłkę poleciało, albo nawet zwykłe spróbujmy. Czyli EU5 jako granie? Nie, no, w sensie wiadomo. To jest jako takie dodatkowe, no ile ja miałem wydać na to, to wydam swoje, no nie? Cianko Krazulek, witam. Mniej więcej z jaką liczbą grzybów planujesz wystartować na EU5? No tak na pierwsze 3 dni planuję z 15 koła. A dalej się zobaczy. Coś koło tego. Wydaje mi się, że z tyloma... Nie chcę czegoś takiego letok zrobić. Dobra. Patryk w 15 minut zarobił więcej niż dziwka. Słuchaj, proboszcz. Aczkolwiek upodlenie podobne. Więc co mogę powiedzieć? No, także wracając do tematu. Donate'ów nie będę ustawiał, bo nie chcę czegoś takiego robić. Bo uważam, że to jest takie no średnie, zwłaszcza w mojej sytuacji, żeby na jakieś grzyby ustawiać cel. I mówię, to co tam... Tak jak ostatnio był ten streamek, co dużo osób tam wpłacało po 5 zł, 10 i tak dalej. I tam THC sam też dał chyba ze 150 albo i lepiej. To będzie dołożone do tego na EU5, ale celów żadnych nie będę robił. Nie ma sensu, myślę. No, ale wracając do tematu, mówię, tak z 15 koła będę chciał w pierwsze 3 dni przeznaczyć, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Wydaje mi się, że 15 koła powinno wystarczyć na starym berserku, żeby wbić, oczywiście grzybów, żeby wbić 200 poziom w 3 dni. Nie jestem pewien, ale coś koło 15, może troszkę więcej. No ale niestety, z racji tego, że teraz już berek jest jaki jest, będziemy grać raczej z wiadowcą, no to będzie to cięższe. No ale jakiś taki wyższy level wbijemy, no nie? Więc no, coś się tam poklika. Także odpowiadając ci na pytanie, ile planuję na EU5, no to coś koło tego. Na luziku 150 plus? Tak, no z 15 koła grzyba na zwiadzie myślę, że ten 150 plus wskoczy. No ale z 200 już może być ciężej. Ale zobaczymy. Ja też mogę na przykład odjebać jakąś głupotę. Zdarza mi się to, zwłaszcza na startach serwerów. Więc jest jak jest. Dobra, czyli tak, tu nam browary już nie dają nic. Kto to w ogóle jest? To jest Maguś, on ma błyskawice, my mamy ogień. Dobrze, czyli kończymy na 241 i tym samym jesteśmy top 4 w gildii. Nie ma tragedii, lecimy dalej. I co? I zostaje nam tylko i wyłącznie jeden serwer. Tylko i wyłącznie W58. Na którym no sprawa też jest jasna, ale oczywiście dociśniemy co możemy, żeby wszystko było ładnie rozegrane. Patryk, Dawid. A co z W55? A co ma być, Krejzulek? Jeżeli przyszedłeś pisać, czy dołączę do Eskapadę, to niestety muszę cię zmartwić, ale nie dołączę. Pytasz mnie dość często i regularnie. Pamiętam. Swego czasu potrafiłeś do mnie pisać nawet niemalże codziennie. Z taką propozycją. Bardzo mi miło oczywiście z tego powodu. Gratuluję również, że najprawdopodobniej wbijecie top 1 w tej edycji. To też jest oczywiście godne podziwu. Ale
No ja nie zmieniam gildii, tak o, bez powodu. Zresztą, już ci to pisałem prywatnie bodajże. Jakby się Azylum rozsypało, albo coś tam by się zaczęło dziać nie tak, to będę się do ciebie odzywał, ale no na razie jest mi dobrze jak jest. Poza tym wiesz, Krejzulek, jakbym teraz przeszedł do was, to zaraz by mi jakaś rura zarzuciła, że po złote tło. Także przejdę do was przed kolejną edycją. I wtedy wbijemy złote tło i nikt się nie skapnie. Oczywiście to żarty. Nie planuję na razie zmieniać gildii. To my tu mamy? My tu mamy jakiś duży gemik. 1117, możemy podmienić, to sprzedamy. I co? I lecimy dalej. Nie wiem w sumie ile my tu dobijemy. Tu Sombej ma znowu 244, kurwa, ten Sombej to na każdym koncie, na dupce jak zły. Stranger też ma 228. No trochę tu ponabijali. Dobra, to nam jeszcze siadło, to nam siadło, teraz kolejny wojownik. Ja ciągle zapominam jaką mam runę, tu jest zimno. Spróbuj, ale to się przyda może później. Czy wiedziałeś, że Black Wolf miał kiedyś nick Weed Wolf? Tak, wiedziałem. Oczywiście, że tak. Black Wolf jest znany z Weedu. I niestety jest to dość niechlubna sława. Co by nie mówić. Kurwa, jakie dzisiaj w ogóle mądre słowa, co jest? Ja naprawdę się odchamiłem przez te dwa dni. Jestem innym człowiekiem. No ale teraz będą chyba jeszcze oprócz tego to 4 dni streama z rzędu, więc wrócę do poziomu twitchowego, chcąc nie chcąc. No padaj kurwa. O, proszę bardzo. Już się zaczyna. A, ja tu mam zimno chyba, tak? No właśnie, klikam jak debil. Ogień. Ogień, cyk. I spróbujmy. To jest woj. No ten Bart kiedyś na wojów był gigamocny. Teraz mamy ogień. Kurwa. Uwielbiam po prostu. To mieszanie runek. Tak, dokładnie Farenix. No, do 20. Odbierzemy nagrody. I wtedy kończymy. Jak weekend, amsik, no mówię, na studiach, nie? Sobota, niedziela na studiach, dzisiaj dwa zaliczonka. Jedno takie dość proste, drugie cięższe. Ale też zaliczone. No i tyle, nie? Także niestety, taki o weekend. Widzowie dają plus 70 do IQ, retoryki wypowiedzi czy coś takiego. No nie wiem. Kurwa, ale idę. Jak przecinek i znowu woj. Ale jest zimno. Którzy jesteśmy? Top 3. No jeszcze. Zobaczcie, że jak my byśmy codziennie tak wyciskali, chociaż to jest oczywiście bardzo kosztowne, to tu naprawdę idzie dużo punktów na plus nabić. Jakbyśmy tak codziennie lecieli do maksa. No ale mówię, to swoje kosztuje. Jak widzowie dodają 70 IQ, to Neutral w końcu dobije prawie 100. Gratulacje. Smyku, masz subskrypcję, więc możesz mnie obrażać i śmieszkować ze mnie. To jest przywilej subskrybentów na tym kanale, że mogą to robić i ja nic nie mogę zrobić. Ale troszeczkę się rozkręciłeś, ci powiem. Wróciłeś po 3 miesiącach nieobecności. Dałeś suba. I od razu proszę bardzo, jaki kurwa chojrak. Ty no, to już na mnie padnie, to jest woj jakiś 2-3-5. Czy ktoś tu doszedł dalej? Chyba nie, tylko Sombej. Ale a jakie ma gemy w ogóle Sombej? On ma po 1003, w ogóle staty inaczej. No on ma staty o wiele mocniejsze, ale Sombej tu nawet lochów nie stopuje. On po prostu napierdala tak o.
No ale staty ma o wiele mocniejsze, dobra. To co? To jeszcze ze 100 grzybków. Dobrą mamy konfigurację, mamy browary, mamy dobrą runkę. Jak w 100 grzybów nie padnie, to kończymy to klikanie. Ciebie obraża każdy. Nie zgodzę się z tym. Ty na przykład, pilot, już mnie nie obrażasz. Zrobiłeś się jakiś milszy. Nie wiem, czy po prostu dorosłeś już? Czy o co chodzi? Ja nie obrażam? Tak, Amsik, ty też nie obrażasz. Ale to wiesz, no... Wiekowi są już co niektórzy, a co niektórzy nie. Ty, Amsik, już jesteś dorosłym chłopem. O kurwa, siadło. Jesteś dorosłym chłopem. To nie w głowie ci jakieś tam wyzywanie w internecie. Co niektórzy są jeszcze młodzi, swawolni. O ile mogę tak powiedzieć. Nie znam znaczenia tego słowa, ale tak mi się wydaje. Także no wiesz jak jest. Ile to jest milionów, jak muszę kliknąć 62 razy, żeby mieć 10 tysięcy w podstawie? O! No jak? 620 milionów chyba, nie? Nie rozumiem pytania. Rozumiem, pilot. Jeżeli stata ci już kosztuje 10 milionów, musisz ją kliknąć 62 razy, no to 10 razy 62, no chyba 620 milionów. Aczkolwiek nie jestem pewien. O. I Timgan zamiast odpowiedzieć, to napisał dobrego dnia. Dziękuję ci, Timgan, wzajemnie oczywiście, wariacie. Ale powiedz mi chociaż, czy dobrze odpowiedziałem na twoje pytanie. Dobra, ostatnie 20. Ciężko już to coś więcej wykręcić. Powiedz im, żeby zrobili coś z tymi podkami za owoce. Chyba nie ma osoby, która tego używa. Veigar, jak ty się mylisz, bratku. Wariacie, taktyka jest prosta. Odkładasz sobie tutaj, jak już wykarmisz wszystkie pupile, zbierasz te podki, zbierasz. I na poziomie 632, jak wszystkie te poty, które uzbierasz, przemielisz tutaj u wiedźmy, w sensie wszystkie te owoce, przemielisz u wiedźmy na poty, je posprzedajesz. To jest taki boost statystyk, że to chuj. Także mylisz się. Troszkę osób tego używa jednak. W sensie, no jak dobije level, nie? Ale jest to bardzo duży boost statystyk. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okej. Na razie starczy. Docisnęliśmy wszędzie, ile tylko mogliśmy, wydaje mi się. No jeszcze są oczywiście te dwa serwery, ale to już tam mniejsza z tym. Docisnęliśmy na maksa. Niech się dzieje, co ma się dziać. O godzinie 20 sobie odbierzemy nagrody i zobaczymy, jak to finalnie wyglądało. Okej, mamy 21, czyli minutka po zakończeniu eventu. Troszeczkę laguje, shakesik, ale sprawdźmy. EU 1, top 3, nie ma tutaj dużego zaskoczenia. Tak miało być. Zanim jeszcze, właśnie, tutaj to w ogóle zanim odbierzemy, to ja sobie chyba zrobię tak. I niech się ulepsza dalej. To jest 14 kopalnia, ja i tak tu będę na 25 wymieniał. Ale zawsze to jakiś mocniejszy beryl do broni. Może się w końcu uda ten Esteros pokonać. Który jeszcze musimy i tak ubić mimo stopowania lochów, bo ciągle na niego miałem 0-0-0. Zanim odbierzemy, to sprawdźmy tutaj jeszcze, czy ktoś jakoś bardzo odstawał. No... Tak różnie. O właśnie, możecie się pochwalić, jakie beryle dostaliście, bez kitu. Widzę, że Brisinger 2060, pojebane. 1850 Milik, też pojebane. 1278 Diablo Fire, też ładny. No co no, tutaj nie ma zaskoczenia. W rankingu jesteśmy top 3. W Elevatorze też jesteśmy top 3. Więc jest jak jest. Dobra, odbieramy sobie. Brązowe tło, no giga sraka.
co by tu nie mówić, ale 69 milionów, trochę kryształku, jest jak jest. No i 664 możemy podmienić w broni, niech będzie. W sumie to brązowe tło na tym demonie nie wygląda tak tragicznie. Już szukam pozytywów. Mogłem tu co prawda jeszcze poczekać, bo ta kopalnia, chociaż nie, to za 8 dni. No to bym musiał znowu skipować w razie czego. Ale to jest, wiecie, mówię, ja gemiki będę wymieniał dopiero na 25 jakoś. I no, także EU1 bez zaskoczenia, lecimy dalej. Teraz mamy W50. Na W50 jakby nam poleciał jakiś 1800+, to by było w ogóle zajebiście. No ale chyba jeszcze jesteśmy za słabi na coś takiego. Druga pozycja, no tutaj tak samo bez zaskoczenia. Halo tutaj 326 dobił, my mamy 315. No i co, ktoś jakoś bardzo odstawał? No też nie. Tutaj tak w miarę równomiernie to rosło. A pokazałem tam w ogóle rankingi gildyjne? Chyba pokazałem, ale jeszcze zerknijmy. No w sumie między top 2 a 3 close. Nie zwróciłem uwagi na to tak TBH. 30, przepraszam, kurwa, co ja mam z tą matematyką? 30 tysięcy punktów tylko, więc dość close. No ale top 3 jest top 3, dobra, dalej. Teraz tak, na W50 nikt bardzo nie odstawał. No tutaj crit hapensi zdominowali, 300 koła punktów. My tutaj nieduża przewaga na top 3. Tutaj rycerze na top 4 spadli. Chyba na poprzedniej edycji było top 3. Także, no niestety. Opis jednego kolegi, którego temat poruszałem jakiś czas temu, nie pomógł. A wręcz karma zadziałała, bo to oni zakończyli bez tła, miałem ja. Jest jak jest. I dobrze, tutaj graczy pokazywałem. Srebrne tło, 374 miliony. Ja pierdolę. Ile goldzika. Ty no, szczerze. 1754, też ładny ten beryl. No ale tu mamy wszystko 1700+. Mój max był 1020. O, Horpyn 1925. Ładnie. Siemanko, rolniczku. Tu możemy powymieniać. 1581. To zamienimy. No golda ładnie nam wpadło, zajebiście. Ale powiem wam szczerze, jakby wyłączyć tą złotą ramkę, to srebrne tło na tym awatarze nie wygląda naprawdę źle. I to tak bez kapy. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Dobra, niech tak na razie będzie. Lecimy dalej. No i co? Teraz chyba największy zawód. Niestety. W55. Pozycja druga. Brakło nam 60 tysięcy punktów około. Więc nic się tutaj nie zmieniło. No patrząc na ranking, powinniśmy być top 1. I to bez jakichś dużych problemów. Tu zobaczcie w ogóle gildia top 3. 600 tysięcy punktów, do nas 500 tysięcy straty, więc dość spora różnica. No ale co, no tutaj też jakoś ktoś, no tu jedna osoba, która wydaje mi się, że trochę odstaje, nie? Ale tak to też w miarę tak równomiernie, powiedzmy, to wszystko. No niestety, no jest jak jest. Druga pozycja, złota, w sensie no, tło srebrne w ogóle nie pasuje do tego awatara, ani w ogóle do niczego. W sumie to jakby ramkę wyłączyć. No! Z tym EQ-sie to nawet kombi, ale no awatarek ten złoty w ogóle nie pasuje. O kurwa, jaki gemik dobry. Ty. 1300+, dobra, i to nam leci do broni. What a shit. Tak, no ten set do srebrnego ładnie wygląda, to prawda. Dobra, dalej. W58. No tu wiadomo, bez zaskoczenia dużego, bez emocji, chociaż z początku było close. Widziałem, że tam lider musiał troszeczkę wiadomości powysyłać, żeby się ludzie spieli. Tak, tło jest do następnego elevatora aktywne. No na przykład tła zniknęły dzisiaj chyba około 14 godziny albo 15. Więc no praktycznie od elevatora do elevatora. Dobrze, więc tak to wygląda na W58. Tu jeszcze możemy graczy. O, tutaj też tak. Co niektórzy chyba mogli więcej wycisnąć, ale nieważne. Top 1 jest. Nie będziemy się tu jakoś bardzo rozwodzić.
odbieramy złote tło, berylek 1226, możemy jakiś gemik 1100 podmienić, cyk. Pięknie. Pięknie, pięknie. Lecimy dalej. W60. W60. Też tutaj ładnie. Złote tło. Pierwsza pozycja. Prawie w 100% polska gildia. Warto dodać. Więc W60 tutaj ładnie ograne. Prawie 100 koła punktów przewagi. To się akurat szanuje. Dobra, zobaczmy. To możemy jeszcze odebrać. No my tu skończyliśmy na 18 pozycji. No tutaj strasznie dużo docisnął Klifek, Karondor, a dół... No tu Szegusiek trochę odstawał z tego, co widzę, punktami. No też mi się wydaje, że powinna być opcja ukrycia, no ale co zrobisz? Dobra, odbieramy. Cyk, pyk, mamy to. Jaki gemik? 923. Można go dać Kunegundzie, pierwsze lepszym, bo oni tu jeszcze mają stare. Dobrze, dalej lecimy. Ty, a jak się zalogujemy ponownie? Nie, tego tła chyba nie widać w wyborze postaci, no nie? Nie, nie widać, dobra. To mi się popierdoliło coś. No i S40. S40, moi mili. Wisienka na torcie, tak jak już powiedziałem. Wisienka na torcie, pierwsza pozycja. Tutaj, jak widzicie, został podmieniony kolega. Na początku nie był. Ale został podmieniony, żeby różnica w punktach była jeszcze większa. No i finalnie wyniosła 140 tysięcy około nad gildią top 2. Tak tu się prezentuje ta topka, powiedzmy. No tu gracze u nas w miarę równomiernie. To możemy odebrać. Sporo tych punktów w sumie nafarmiliśmy, jak tak patrzę. Całkiem sporo. Dobra, odbieramy. 232 miliony. Berylek. Zobaczymy, jaki berylek. Mamy ponownie złote tło, więc idealnie pasuje do naszego awatarka. 1559. No nie jest to jakiś gigamocny gem. Niestety rozstrzał jest spory, ale u Kunegundy jeszcze przed klikaniem lożków możemy wymienić. To posprzedajemy. No i co? I chyba tyle. Chyba tyle. Helewejtorek zakończony. Te dwie postacie nie jakieś bardzo ważne. Tutaj chyba mamy top 4, a tutaj to jakieś top 60, więc to i tak się tam, powiedzmy, nie wlicza. I wszystko. Wszystko ogólnie. Czy jestem zadowolony? No W55 najbardziej boli, no nie? W55 boli najbardziej, bo tam myślę, że jakby się każdy spiął, to by było top 1 na luzie. A reszta serwerów, no to taka zgodnie z przewidywaniami. No na W60 jeszcze było, powiedzmy, gorąco, ale w sumie na W60 od pierwszego dnia żeśmy byli top 1, więc nie było to takie oczywiste, ale finalnie na luzaku. No i tyle z Helewejtorka. Kolejny kiedy? No za 2 miesiące chyba? Co ile są Helewejtory? Co 2 albo 3? No jakoś w wakacje będzie kolejny, tak czy inaczej. Teraz legendarny loszek w czerwcu, więc wydaje mi się, że no tak jak Brisinger napisał, jakoś w sierpniu powinna być kolejna edycja.